Put the body on the bench. Let's make our offerings. Björn, who is that woman? We call her the Angel of Death. I can see my master. He is in Valhalla. He calls me. Let me join him then. Państwa w imieniu drużyny Utgard z Gliwic. Drużyna jest drużyną rekonstrukcyjną. Odtwarzamy wikingów z 8 i 9 wieku naszej ery. Dlatego też właśnie tak tutaj wygląda. Dlatego też zostaliśmy zaproszeni, żeby opowiedzieć Państwu o zwyczajach pogrzebowych i rytuałach związanych z tą tematyką właśnie przedchrześcijańskiej Skandynawii. Filmik na początku, fragment Wikingów, nie przez przypadek. Wszyscy znacie ten film, wszyscy znacie ten serial. A my chcemy Wam pokazać, co w tym serialu było prawdziwe. A co jest tylko wyobraźnią reżysera. I nie patrzcie, bardzo proszę, na stroje, nie patrzcie na biżuterię, nie patrzcie na scenografię, ponieważ wzięta jest bardzo ze świata fantazy. Natomiast to, co w tym filmie było rzeczywiście prawdziwe, to to, że władców, że wielkich ludzi grzebano z ich okrętami. Ale zacznijmy od początku. Zacznijmy od samej śmierci. Wikingowie przede wszystkim śmierci się nie bali. Był to dla nich taki sam fragment życia i przestrzeni, jak wszystko inne. Wiedzieli, że ich czeka, oczekiwali, że dotrą do niej z godnością. Bardzo też specyficznie przyjmowali sam moment śmierci i to, co po śmierci. Uważali, że część z
zmarłych, szczególnie wojowników, tych, którzy zmarli z bronią w ręku, odchodzi do Odyna, do Walhalmy. Połowa z nich szła do Frey, do jej domu. Ci, którzy umarli bez broni, ci, którzy umarli godnie, odchodzili do Helu. Byli też tacy, których nie pochowano. Nie pochowano godnie i z nich powstawali Draugr, czyli demony. Ale też część zmarłych zostawała z nami. Zostawała jako część społeczeństwa. Wikingowie wierzyli, że mimo że się nie ruszają, funkcjonują w społeczności i dalej. Byli to przede wszystkim przywódcy, kapłani, ci, którzy w społeczności odegrali jakąś wielką rolę historyczną. I też bardzo różnie wyglądał pogrzeb. Bardzo różnie żegnano swoich zmarłych. Wiemy, że zmarłych palono. Wiemy też, że składano całe ciała. Pochówek zależał od tego, z jakiej klasy społecznej zmarły pochodził, jaką rolę odgrywał. Zależał też od regionu, w którym dana osoba żyła. Najprościej chowano niewolników. Po prostu ich wyrzucano. To były przedmioty, z którymi nikt się specjalnie nie liczył. Biednych chowano w dole w ziemi. Razem z nimi to, co im najbliższe. Koralik, nóż, czasem miseczka z jedzeniem. Bogatsi mogli sobie pozwolić na grób oznaczony niziutkim pagórkiem albo kamieniami, które były ułożone w formie łodzi. Najbogatsi, najgodniejsi byli chowani w kurhanach. I tu znowu ogromne różnice. Mamy kurhany, w którym są spalone szczątki. Mamy kurhany, w których są całe ciała. Mamy kurhany, w których są spalone łodzie, ale też łodzie w całości. Nie wiemy do końca, dlaczego tak, a nie inaczej. Wiemy, że niektórych zmarłych chciano po śmierci odwiedzać. Budowano na kurhanie tak zwany dom grobowy. Można było odsunąć bramę i wejść do wnętrza, porozmawiać z leżącym zmarłym. Uważano, że taki zmarły żyje dalej w społeczności, wspiera ją, w jakiś sposób jest obecny. Stąd też zwyczaje dla nas bardzo niezwykłe, na przykład zabierania kości do wyrobu amuletów albo do wrzucenia w popiół, którego używano do wykonywania broni. Stąd też czasem zabieranie z grobów elementów, które kiedyś złożono w ofierze, żeby w jakiś sposób uzasadnić czy wzmocnić ciągłość rodową. Tacy zmarli mieli też ze sobą ogrom darów. Jedzenie, biżuterię, narzędzia, broń, cenne tkaniny. To wszystko, co w przyszłym życiu mogło im się przydać i było potrzebne. Takim zmarłym też składano w ofierze zwierzęta. Im ktoś bogatszy, tym więcej. Zwykle wtedy konie, gęsi, niezwykle poważane, ale również ludzi. Bardzo często niewolnice szły ze swoimi panami. Zdarzają się też groby kobiece z pochówkiem męskim, bez jakichś wielkich dodatków, więc prawdopodobnie niewolnik. Zdarzają się też groby, gdzie obie osoby są pochowane w jednakowo bogatych strojach z jednakowym oprzyrządowaniem. Wspólna śmierć? Może. A może ktoś poszedł za swoim bliskim. Tak więc nie jeden sposób, nie jeden żal, ale co jest pewne, albo prawie pewne, bo w archeologii, w nauce tak naprawdę nic na 100% nie wiemy. Raczej statku ze zmarłym nie wypuszczano na morze. Oni byli potrzebni tu, blisko, żeby być ze swoim rodem, żeby być z tymi, którzy są ich przedłużeniem, żeby móc razem z nimi kiedyś powstać i walczyć w Ragnarok. Znajdujemy też w Skandynawii pochówki bardzo dziwne, takie, które w dzisiejszych czasach są niespotykane, które czasem nie do końca jesteśmy w stanie zinterpretować.
Na przykład pochówki niemowląt albo starszych osób zakopanych pod paleniskami w domu albo pod progiem. Strażnicy, opiekunowie, zupełnie możliwe. Bardzo często towarzyszą im ostre przedmioty. Noże, ostrza toporów. Znowu, ochrona domu, ochrona rodziny, bardzo prawdopodobne. Mamy też pochówki mężczyzn wysoko postawionych, w których znajdujemy na przykład przęśliki do przędzenia wełny. Magia? Pamiątka? A może przęgi? A może coś jeszcze? I to, co dla nas w końcu udowodnione, choć dotychczas uważaliśmy za legendę, kobiety wojowniczki, kobiety chowane z bronią, kobiety, których w tej chwili odtworzone obrażenia wskazują na to, że brały udział w walce. Jest dyskusja, czy broń, tarcze, topory, miecze w tych grobach znajdowane nie mają przypadkiem rytualnej wymowy, ale przecież dlaczego? Jeżeli znajdujemy kobietę, która dostała cios ewidentnie w głowę, ewidentnie toporem, jest pochowana z bronią, bronią używaną, to chyba jednak walczyła. Tak więc sagi, legendy miały rację. Również kobiety walczyły. Pomówmy teraz o światach, bogach i istotach związanych z życiem i śmiercią Wikingów. Tak jak wspomniałam, Wikingowie śmierci się nie bali. Wikingowie wiedzieli, że ta śmierć ich czeka. W mitologii Wikingów i w ich wierzeniach jest coś takiego jak Ragnarok, koniec ich świata. I to był taki punkt zbiorczy, do którego wszyscy dążyli i wiedzieli, że być zmusi. Ale ponieważ cykl ich roku, cykl ich życia był kołowy, przez cały rok oczekiwano na jul, na zimowe przesilenie, na to, żeby słońce wstało, bo wierzyli, że któreś, za którymś razem nie wstanie i zacznie się właśnie Ragnarok. Więc robili wszystko, żeby żyć godnie, żeby swoje życie wypełnić naprawdę tak, żeby zasłużyć na to, żeby trafić do Walhalli. Do Walhalli, czyli do domu chwały, w którym królował Odyn. Tak bardzo dlatego wojownikom zależało na tym, żeby nie umrzeć w łóżku, nie umrzeć gdzieś zwyczajnie, ale zginąć z bronią w ręku. Bo wtedy przybywały walkirie, przybywały na pole walki i zabierały ich do Odyna, a połowę z nich wybierała Freja. Freja, bogini miłości, ale i bogini walki, pani życia, ale i pani śmierci. W tych dwóch domach oczekiwali na Ragnarok, ciągle się szkoląc, ciągle doskonaląc swoje umiejętności. Inni odchodzili do Niflheim, do krainy smutnej, szarej i zimnej. I też tam musieli przeżyć, przetrwać, bo zostaną wezwani. Ragnarok, czyli koniec świata Wikingów, to rzeczywiście jest koniec. To nie jest tak, jak my dzisiaj jesteśmy wychowani, że po śmierci czeka nas jakieś życie. Tak, oni wstaną na Ragnarok, wstaną do ostatniego boju i wszyscy w tym boju zginą. Zginą też bogowie, poza kilkoma. I po tym wielkim Ragnarok ma się zacząć nowy krąg istnienia, z nowymi bogami, z nowymi ludźmi, z nowym czasem. I żeby ten Ragnarok jak najbardziej opóźnić, Wikingowie swoim zmarłym przed pogrzebem obcinają paznokcie, ponieważ jest legenda, która mówi, że na Ragnarok przypłynie okręg zbudowany z paznokci umarłych, na którym płynęła będzie właśnie armia wojowników.
Więc im mniej tych paznokci będzie, tym później ten okręt zostanie zbudowany. I jeszcze jedna ciekawostka, ale to ciekawostka dla tych, którzy chcą poszukać, są ciekawi, chcą czegoś więcej. Jest przepiękna relacja arabskiego kupca, podróżnika, trochę też prawdopodobnie szpiega Ibn Fadlana, pogrzebu wodza Rusów, Skandynawów zarządzających obecnymi terenami ruskimi. Relacja na tyle dziwna, że nie wszyscy jesteśmy w stanie jej zrozumieć. Nie wydaje mi się też, żebyśmy byli w stanie tak w prosty sposób w niej uczestniczyć. A bardzo ciekawa jestem, czy w ogóle ktoś jest w stanie ją odtworzyć. Po prostu jako spektakl, film. Poszukajcie, bo to bardzo ciekawe. Dziękuję Wam za uwagę. O zwyczajach Wikingów, w zasadzie Skandynawów, o tym, co dotyczy śmierci, pogrzebu, ludzkich uczuć i emocji, można mówić godzinami. Nie czas teraz na to, jeżeli ktoś będzie z Was bardziej zainteresowany, będzie chciał zdobyć więcej wiedzy, zapraszam do kontaktu z naszą drużyną. A w następnym odcinku opowiem Wam o zwyczajach Słowian. Dlaczego ja? Ano bo Wikingowie ze Słowianami żyli raczej przyjaźnie, więc też dużo o nich wiedzieli. Do zobaczenia.